17. To prowokacja, cel to wciągnięcie sił zbrojnych Republiki Białorusi w wojnę z Ukrainą. Tak ukraińskie lotnictwo komentuje akcję rosyjskiego lotnictwa. Jak wiecie z Radia Z, Rosjanie ostrzelali białoruską miejscowość na granicy z Ukrainą. O 14.30 z ukraińskiej Straży Granicznej nadeszła informacja o tym, że rosyjskie samoloty wyleciały z lotniska Dubrawica na Białorusi, weszły na terytorium Ukrainy, zawróciły nad miejscowościami Horodiczi i Tumeni, po czym przeprowadziły uderzenie ogniowe na miejscowość Kapani na Białorusi. Ukraiński minister obrony alarmował wcześniej, że rosyjskie lotnictwo przygotowuje się do uderzenia w kilka miejscowości na Białorusi, właśnie przy granicy z Ukrainą. Ostrzegał Białorusinom przed serią krwawych prowokacji. Radio Z. Chwała Ukrainie. Będzie kolejny pakiet sankcji wobec Rosji, zapowiada to przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen na szczycie unijnych liderów w Wersalu podkreśla, że dotychczasowe restrykcje dotkliwie uderzyły w rosyjską gospodarkę. Rubel stracił już 50% swojej wartości, mówi. Agencje ratingowe wyceniają rosyjskie obligacje jak śmieci. Recesja uderza w Rosję i to wszystko w 15 dni. Dlatego będzie kolejny pakiet. Ma być też pakiet działań, które uniezależnią Europę od rosyjskiego gazu i ropy do 2027 roku. Minimum do końca tego roku import rosyjskiego gazu ma być zmniejszony o 2/3. Unia Europejska zadba o rezerwę gazu. A przed chwilą prezydent Joe Biden ogłosił kolejne sankcje na Kreml. Rosja nie będzie mogła korzystać z pożyczek z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Nie będzie eksportu towarów luksusowych do Rosji. A stamtąd USA nie będą sprowadzać owoców morza, alkoholu i diamentów. A polski prezydent mówi dziś przed Zgromadzeniem Narodowym, że wolny świat ma twarz Wołodymyra Zełenskiego. Wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu, jak wiecie z Radia Z, zwołano z okazji 23. rocznicy przystąpienia Polski do NATO. Prezydent Ukrainy jest specjalnym gościem zgromadzenia przez łącza internetowe. Andrzej Duda podkreśla, że ataki rosyjskich najeźdźców mają znamiona ludobójstwa, a ich sprawcy muszą zostać postawieni przed międzynarodowymi trybunałami. To, co Rosja robi w Ukrainie, pokazuje, że wciąż jest to imperium zła, że ono nigdy nie odeszło do historii i dzisiaj po raz kolejny pokazuje swoje najgorsze oblicze. Nie możemy dopuścić, by Rosja podbiła wolną, niepodległą i demokratyczną Ukrainę. Zdaniem prezydenta Dudy nikt lepiej nie zrozumie bólu i cierpienia narodu ukraińskiego od Polaków, tak ciężko doświadczanych w trakcie naszej historii. Przed chwilą skończył swoje wystąpienie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Szczegóły w wiadomościach za pół godziny. Radio Z. Sercem z Ukrainą. 2000 chorych pomogła przetransportować przez ostatni tydzień z Ukrainy do Polski Fundacja Misja Medyczna z Łodzi. Wśród ewakuowanych są m.in. pacjenci onkologiczni, którzy nie mogą przerwać terapii. Cieszymy się, że udało nam się pomóc aż tylu pacjentom, zwłaszcza, że to wielkie wyzwanie logistyczne, mówi Radiu Z założyciel fundacji Krzysztof Suszek. To jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne. W telewizji widzimy duże miejscowości, Charków, Kijów i tak dalej, a my staramy się tych pacjentów wywozić wręcz z domów, z mniejszych miejscowości, z wiosek. No ogromna praca, tytaniczna praca wolontariuszy tam na miejscu. Suszek podkreśla, że potrzeby transportu chorych z Ukrainy nadal są gigantyczne. Dlatego w planach są kolejne ewakuacje, m.in. pacjentów ze stwardnieniem rozsianym czy dzieci z problemami kardiologicznymi. Schronienie i pracę oferuje uchodźcom 6-tysięczna gmina Potęgowo na Pomorzu. Zamieszkało tam już 115 Ukrainek z dziećmi. Mieszkańcy przekazali na ich potrzeby kilkanaście lokali. Drugie tyle jest w gotowości. Tak o przyjeździe uchodźczyń mówi Radiu Z wójt Potęgowa Dawid Litwin. Dzisiejszej nocy osobiście pojechałem do Gdyni po 5 Ukrainek, które wiedziały, że przyjeżdżają do małej gminy i do małej miejscowości. I panie redaktorze, w momencie, kiedy wprowadziliśmy z właścicielem tego mieszkania te osoby do tego mieszkania, to łzy, które pojawiły się u tych Ukrainek, to były łzy szczęścia. W gminie Potęgowo, w pałacu w Runowie, zamieszkało też kilkudziesięcioro dzieci z ukraińskiego domu dziecka, a miejscowi strażacy z OSP pojechali pomagać na przejściu granicznym w Krościenku. Zapraszamy teraz na rozmowę z gościem Radia Z. Oddajemy głos Beacie Lubeckiej. A gościem Radia Z po południu jest Janusz Zemke, były wiceszefman w rządzie Leszka Millera, były europoseł. Dzień dobry, mamy połączenie telefoniczne. Dzień dobry, witam pana. Także witam panią i witam państwa. Rozpocznę od cytatu. Wojna wkroczyła w fazę krytyczną, w której rozstrzygnie się los Ukrainy. Decydenci państw wspierających bohaterską walkę Ukraińców z Rosją muszą mieć świadomość strategicznej wagi tego momentu, konieczności natychmiastowej maksymalizacji pomocy militarnej i humanitarnej. Tak napisał dziś na Twitterze był szef SKW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, generał Piotr Pytel. Czy pan by się podpisał pod takimi słowami? Tak, podpisałbym się pod tym, co pan generał twierdzi. Taka jest prawda, że to są prawdopodobnie krytyczne dni. Ta wojna trwa już od 16 dni, to jest dużo. Rosyjskie plany na szczęście spełzły, jak
na panewce, no ale obrońcy mają też określone siły i możliwości. I ja myślę, że dzisiaj jest taki moment, że i Rosjanie z jednej strony, co gołym okiem widać, przegrupowują siły, podciągają logistykę, ale z drugiej strony to, co jest z naszego punktu najważniejsze, to musimy robić absolutnie wszystko, jeśli chodzi o wojskową pomoc humanitarną dla Ukrainy. Ja to analizuję na bieżąco i zauważam, że państwa, które do tej pory były nawet takie dosyć przemięźliwe, w ostatnich dniach radykalnie zwiększają swoją pomoc. Dla przykładu, w ostatnim czasie Francja nareszcie podjęła decyzję o przekazaniu takich bardzo skutecznych pocisków przeciwpancernych dla armii ukraińskiej. Przedtem to zrobiła i Wielka Brytania, i masę innych państw i tak dalej. Więc myślę, że ta pomoc płynie i to jest taki wyścig z czasem w sumie. Tak to trzeba powiedzieć. A mamy z drugiej strony dramat wielu milionów ludzi, którym się, myślę, każdy, kto jest uczciwy, mądry i porządny, stara się w Polsce pomóc. Maksymalizacja pomocy militarnej, czyli rozumiem, że ta maksymalizacja może jedynie polegać na tym, że kraje natowskie dosyłają tam jeszcze więcej broni. No ja myślę, że to się dzieje w obszarach wielu jednak. Zacznę od tego, że jestem absolutnie przekonany, że NATO pomaga Ukrainie, dowództwu ukraińskiemu bardzo, jeśli chodzi o rozpoznanie sytuacji w rzeczywistym czasie, co jest niezwykle ważne. NATO ma tutaj duży potencjał od satelitów począwszych poprzez różne samoloty zwiadowcze o takim zasięgu kilkuset kilometrów, czyli że można dość dokładnie śledzić sytuację na Ukrainie, nie przekraczając jej granic. Myślę, że tutaj to jest niezwykle ważne. Niezwykle ważna jest pomoc w podtrzymaniu łączności, bo widać, że ukraińskie dowództwo jest dobrze zorganizowane, ma orientację bieżącą, dobrze się też komunikuje z jednostkami, za które odpowiada i którymi dowodzi. To jest ten pierwszy obszar, może taki bardzo niewidoczny, ale od tego się zaczyna wszystko, że albo mamy zdolność dowodzenia, komunikowania się i rozpoznanie, i wtedy możemy skutecznie działać. Jak tego nie mamy, to mając nawet nowoczesną broń, osiąga się efekty mikre. No a drugi obszar to jest oczywiście pomoc. Wie pan, jak ja słyszę przykładowo, bo są te liczby podawane, że przekazano Ukrainie 17 tysięcy już ponad pocisków przeciwpancernych i różnych rakiet przeciwlotniczych. To są to naprawdę ilości duże. Myślę, że Ukrainy po prostu nawet przy nie wiem jakich wydatkach i wysiłku budżetowym nie było na to stać. Jak do tego dodamy całą pomoc związaną z zabezpieczeniem medycznym, no to myślę, że ten wysiłek jest duży i tutaj trzeba powiedzieć wprost, ogromną rolę odgrywa Polska. Ja się cieszę, kiedy nie widzę w mediach obecnych dowódców Polski, bo wychodzę z założenia, że i tak pracują po 20 godzin na dobę. Codziennie zalewa nas fala informacji. No i jedna z tych, którą dostarczyła dzisiaj, a właściwie dostarczył ukraiński wywiad, to taka, że Putin szykuje atak terrorystyczny na elektrownię w Czarnobylu. Czy to ma być taka kolejna prowokacja i być może okazja do oskarżenia Ukrainy o terror nuklearny wobec Rosji? Tak. Wie pani, w ogóle w tym obszarze zaczynają się rozgrywać niedobre rzeczy, bo mamy tak. Z jednej strony Amerykanie, którzy przecież mają dobry wywiad, informują, że istnieje taka groźba, ale z drugiej strony Rosjanie zaczynają twierdzić, że Ukraińcy mogą mieć tego typu środki, że mają laboratoria, z których mogli pracować nad środkami biologicznymi i chemicznymi. Nie jest to oczywiście prawda. Natomiast sam fakt, że jakby ten temat jest wnoszony do dysputy ogólnej, jest moim zdaniem faktem niedobrym, bo to jest takie po prostu przygotowanie, że coś się może stać. A gdyby się, nie daj Boże, coś stało, to byłoby po pierwsze straszne, po drugie, byłyby różne próby przerzucania odpowiedzialności na drugą stronę. Ja myślę, że te takie wcześniejsze uprzedzanie przez Amerykanów zwłaszcza odgrywa jednak pewną rolę i to pokazuje, że panowie, gdybyście coś zrobili, to jesteśmy to w stanie udokumentować. Więc gdyby doszło do użycia nawet w jakimś zakresie nie za dużym terytorialnie broni chemicznej czy ataku biologicznej, to byłaby to straszliwa, niewybaczalna rzecz. To są po prostu rzeczy, które się w cywilizowanym świecie nigdy nie powinny dziać.
A co pan mówi na słowa Władimira Putina, który na temat negocjacji, tych, które toczą się oczywiście na linii Rosja-Ukraina, mówi tak. Moi negocjatorzy przekazali mi, że są pewne pozytywne zmiany. To i takie słowa miały paść w trakcie spotkania z przywódcą Białorusi. To jest jakaś kolejna gra ze strony Putina. Wie pani, to jest kolejna gra, a być może otwieranie sobie jednak furtki do takich konkretniejszych negocjacji. Ja wiem tak, no aby to się stało, bo gra grą, ale sytuacja jest taka, że byłoby dobrze, gdyby ta wojna trwała relatywnie krótko, dlatego że każdego dnia ta wojna powoduje ogromne straty ludzkie i zniszczenia o materialnym charakterze, nieodwracalne, więc gdyby tutaj się jakaś otwierała ścieżka, a mówimy no dopiero o początku, to byłoby to dobre, ale też powiem inaczej, to może być sygnał, że rosyjscy przywódcy i dowódcy oceniają, że no nie da im się osiągnąć tych celów, jakie mieli, a ich celem to przecież jak prezydent Putin mówił, to było nie tylko zajęcie wschodniej części Ukrainy, ale całej, prawda? Więc być może zorientowali się po tych 16 dniach, że to jest cel nierealny, że trzeba zacząć szukać jakiejś drogi wyjścia. Gdyby to był prawdziwy sygnał, gdybym ja to odczytywał prawidłowo, to uważam, że to byłaby jakaś taka w tunelu na malusieńkie światełko. Bardzo malusieńkie. 23 lata temu wstąpiliśmy do NATO i dokładnie 12 marca 1993 roku. Jutro będzie ta właśnie rocznica 23. 23, tak. Tak, że w amerykańskiej miejscowości Independence Polska, Czechy i Węgry zostały oficjalnie przyjęte do struktur tego najpotężniejszego w historii paktu obronnego. No te starania trwały od 1991 roku, to warto też przypomnieć. A dla pana jest to takie oczywiste, że atak na jednego z członków Sojuszu Północnoatlantyckiego oznacza automatyczną interwencję wojsk paktu? Dla mnie jest to oczywiste, dlatego że inaczej ten pakt nie miałby sensu. Natomiast rzeczą jakby drugą, to znaczy to, że zaatakowane państwo musi otrzymać pomoc pozostałych członków NATO, to jest to dla mnie jasne, bo to mówię inaczej bez sensu. Tylko teraz jakby otwiera się pole, na czym ta pomoc miałaby polegać, bo pomoc może mieć różny charakter. Może polegać na bezpośrednim angażowaniu się w walce, ale też może przykładowo polegać na dostawach uzbrojenia czy sprzętu. Więc jak rozumiem, są takie plany, one się tak fachowo w wojsku nazywają, to są plany ewentualnościowe. Znaje no niewiele osób ze sztabu generalnego i minister, i że Polska ma takie plany zaktualizowane, kładę na to mocny nacisk, bo one powinny być aktualizowane co jakiś czas i że te plany, oby zaktualizowane, przewidują możliwość przyjęcia sił natowskich, licznych. My mamy do tego przygotowane bazy, bo to są zarówno bazy lotnicze, jak i bazy morskie. Zwracam także uwagę, proszę także zwrócić uwagę na fakt, że w ostatnich, powiedzmy sobie, 10 latach większość ćwiczeń natowskich w Polsce, czy z udziałem żołnierzy pozostałych państw NATO, w gruncie rzeczy polegała na sprawdzaniu różnych tras przerzutu, że tego typu trasy przerzutu ćwiczono drogą lądową, kolejową, morską i lotniczą. Więc jakby tu powinniśmy być nie najgorzej przygotowani, no ale do tego oczywiście należy dodać rzecz fundamentalną, mianowicie wola realnej pomocy, bo to, że trzeba pomóc, to jest jasne, tylko teraz się otwiera to pole w jakiś sposób. Zatrzymajmy to zło, jak to powiedział prezydent Duda podczas swojego wystąpienia dzisiaj w Sejmie, podczas Zgromadzenia Narodowego, tylko jak to zatrzymać? No, ja słuchałem uważnie i wystąpienia prezydenta Dudy i prezydenta Zełenskiego i powiedziałbym, że moim zdaniem było to jedno z sensowniejszych wystąpień prezydenta Dudy. To są takie momenty, tak jak to było w momencie wstępowania do NATO, gdzie mimo różnych różnic, bo przecież mamy prawo do poglądów różnych, mamy historie różne plany, że mimo tych różnic są takie momenty, kiedy naprawdę trzeba być razem i starać się pomagać także swojemu państwu, dlatego że to jest nasze państwo, władze mają to do siebie, że się zmieniają co jakiś czas, natomiast państwo jest i powinno zostać. I namawiam w takich sytuacjach, żeby szukać rzeczy wspólnych, a przede wszystkim myśleć pragmatycznie o tym, jak można pomóc także swojemu państwu.
No to tyle w części radiowej. Janusz Zemke z nami zostaje. Jesteśmy teraz już tylko na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. A czy pana zdaniem, panie ministrze, Ukraina wejdzie do NATO? Bo jakiś czas temu tutaj gościem Radia Z był Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, który zresztą dzisiaj jest tak. obecny w Sejmie podczas tego Zgromadzenia Narodowego. Również jest tam były prezydent Bronisław Komorowski, ale także były premier Donald Tusk i także ambasador Ukrainy w Polsce. Wracając do tego, co chciałam powiedzieć, a o czym wcześniej powiedział właśnie Aleksander Kwaśniewski, że takim mocnym właśnie wsparciem również dla Ukrainy, oczywiście symbolicznym, ale symbole też mają duże znaczenie, byłoby właśnie, gdyby NATO wysłało jasny sygnał, że przyjmuje Ukrainę, czy też chce przyjąć Ukrainę w najbliższym czasie w swoje szeregi. Absolutnie zgadzam się z prezydentem, którym o tym mówił. Myślę, że to jest niebywale no, potrzebne dzisiaj. Takie dwa sygnały bardzo mocne. Pierwszy z NATO, a drugi z Unii Europejskiej, że Ukraina ma nie tylko drogę, to, bo taka droga może być długa, może być kręta, nie wiadomo kiedy doprowadzi do celu, tylko także powinna być pewna próba określenia horyzontu. No więc my wszyscy wiemy, że to nie jest tak, że da się wstąpić w przeciągu pół roku, roku czy nawet dwóch lat, bo to jest proces przygotowawczy dosyć długi, ale tu musi być jasność. Jeżeli spojrzymy się na historię Polski, to przecież myśmy wstępowali do NATO 23 lata temu, prawda? Tak. Ale przedtem kilka lat był taki program, który się nazywał Partnerstwo dla Pokoju, gdzie zaczynało się od kształcenia kadry polskiej, oficerów, od jej kształcenia w dowództwach NATO, w innych armiach, od chociażby certyfikację sprzętu czy łączności, więc tu jest masę rzeczy do wykonania, tylko Polska miała taki program Partnerstwo dla Pokoju, który się zakończył przyjęciem do NATO. Ja myślę, że Ukraina ma pełne prawo otrzymać nie tylko deklarację ogólną czy polityczną, tylko także trzeba powiedzieć to, że chcielibyśmy, żeby Ukraina wstąpiła do NATO, no ale początkiem tego musi być ten program Partnerstwa dla Pokoju. Tutaj powołuje się też na to, co powiedział w Radiu Tok FM Radosław Sikorski, były szef polskiej dyplomacji, teraz europoseł Koalicji Obywatelskiej, właściwie Platformy Obywatelskiej, i mówi, że członkostwo Ukrainy w NATO wymaga jednomyślności państw członkowskich, a w tej sprawie takowej nie ma. W związku z tym oznacza, że Ukraina do NATO w najbliższych latach nie wejdzie. Za to jest szansa na pełną integrację, jak on to określił, cywilizacyjno-ekonomiczną, bez integracji wojskowej. Dobrze, no to już byłby krok do przodu. Jest rzeczywiście... No ale z kolei słyszymy, że nie będzie szybkiej ścieżki wstąpienia Ukrainy do UE, do Unii Europejskiej. To no, były z kolei to, słowa to nie wiemy, prezydenta Macrona. To, co oznacza znowu słowo no, szybka ścieżka? Znowu odwołam się do doświadczenia polskiego. Zanim myśmy wstąpili do Unii, to było kilka lat nieprawdopodobnej pracy, którą musiały wykonać wszystkie struktury naszego państwa. Więc to nie jest tak, że jak ktoś powie, no, że Ukraina wstępuje za pół roku czy rok, no to ona jest, że tak powiem, w stanie wstąpić. No nie jest w stanie wstąpić, bo chociażby to wymaga zmiany prawa. Ale to jest perspektywa, którą moim zdaniem zarysować trzeba, tylko żeby rozpocząć drogę, potrzeba dzisiaj po prostu przeżyć. Jeżeli chcemy się rozwijać, to najpierw trzeba przeżyć. Ja myślę, że bezcenne są wszystkie działania, które pomagają Ukrainie w realny sposób, a odnoszę wrażenie, trochę się na tych sprawach znam, że ta pomoc jest większa niż czasami publicznie się wydaje, a z drugiej strony to jest nieprawdopodobnie ważne zadanie, to jest to, co robi całe polskie społeczeństwo, co o czym świadczy poświęceniem no dosłownie tysięcy ludzi. Przepraszam za takie no, ogólnolotne sformułowanie. To jest po prostu zachowanie no, substancji biologicznej narodu. No, jeżeli naród ma istnieć i się rozwijać, no to musi mieć ten naród obywateli, musi mieć społeczeństwo. Więc to, co się dzieje u nas, to także gdzieś w takiej perspektywie, przecież my nie wiemy, jakie będą możliwości, żeby na Ukrainę wracać. Nie wiemy, kiedy to nastąpi, ale mamy obowiązek i moralny, i polityczny chronić ukraiński naród, dlatego że rzecz dotyczy niepodległości państwa z jednej strony, Ukrainy, ale po prostu z drugiej strony trzeba robić wszystko, żeby ta substancja biologiczna, czyli żeby ten naród ukraiński
się rozwijał. I tutaj ta sytuacja, z jaką mamy do czynienia w Polsce, czyli to jest 90% osób, które są w Polsce, to kobiety i dzieci. No to jest, tak powiem, przyszłość, prawda? Tak, więc także to, co robimy, ma znaczenie w tym aspekcie. To jeszcze chciałabym zapytać o te dwie amerykańskie baterie Patriot, które mamy już w Polsce. Kolejne dwie, które kupiliśmy wcześniej, będą dostarczone pod koniec roku. Co to oznacza dla naszego bezpieczeństwa? To jest realne wzmocnienie, więc bo ja oddzielam, jeśli chodzi o wojskową pomoc, wie pani, taki obszar deklaracji, że coś będziemy kiedyś mieli, że kupimy, no, że mówimy często dzisiaj w Polsce o tym, że już coś jest, a tego nie ma, bo to za kilka lat będzie, prawda? Tak. Często. Więc oddzielam tego typu rzeczy, takie o charakterze PR-owskim, głównie od realiów. Otóż te dwie baterie są to realia, bo one już dzisiaj w Polsce są. Też trzeba powiedzieć otwarcie. Dalece do tego, żeby te baterie dwie były w stanie chronić jakąś dużą część Polski. Dwie baterie to jest, to też one mogą być skonfigurowane różnie, to każda może mieć powrzutnie 4, ale także po 6. My nie wiemy, jakie tam pociski rakietowe zainstalowano w tych bateriach, bo też tak powiem już tak bardziej fachowo, że jeśli chodzi o Patrioty, to mogą być rakiety o zasięgu od 20 km aż do 160, prawda? A wyrzutnie są takie same, więc to nie wiemy, więc jest to absolutnie realna pomoc, niewystarczająca, ale to są fakty. Teraz Polska zamówiła już 4 lata temu dwie baterie. One powinny dotrzeć do nas na przełomie 2022 roku, 2023. Te baterie polskie będą od amerykańskich to mniej więcej 2 razy większe, bo my kupiliśmy baterie, gdzie jest tam więcej wyrzutni, gdzie można więcej pocisków instalować. Znowu, to będzie realne wsparcie obrony powietrznej kraju, ale znowu niewystarczające, no bo to minimum to powinno być co najmniej baterii 8, bo to są takie baterie o zasięgu średnim, czyli powiedzmy sobie 100 km i kawałek dalej, no ale też trzeba zbudować cały system obrony krótszej, czyli o zasięgu kilkudziesięciu kilometrów. Otóż w moim przekonaniu jest to nasza największa słabość dzisiaj. Ten system, on tak się nazywa NAREW, miał być produkowany w Polsce, wie pani, mocno się niepokoję tempem badań i produkcji. Podpisano taką umowę wstępną w 2014 roku, a co dzisiaj mamy? Mamy rok 2022, minęło 8 lat i dalej jesteśmy w fazie, że tak powiem, pogłębionych koncepcyjnych prac. Umowa ma być podobno podpisana w 2023, czyli dopiero w przyszłym roku, a dostawy pierwsze z systemu NAREW, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, 2026. No, przepraszam, że to powiem, no na miłość boską. Nie może być tak, że od rozpoczęcia prac do pierwszych dostaw, jeśli wszystko dobrze pójdzie, w sytuacji awaryjnej, bo dzisiaj każdy konflikt zaczyna się od potrzeby obrony na powierzchni swojej, przestrzeni pewnej, że to wszystko będzie trwało 12 lat. No to jest nie do przyjęcia. A dlaczego no tak to trwa? No bo w tej grupie zbudowej następują zmiany kierownic permanentnie. Ja mam wątpliwości spore co do jakości kadr, które tam są. Brakuje konsekwencji ze strony MON, bo to jest absolutnie fundamentalna sprawa. A to się będzie tłumaczyło kilkanaście lat. A ja bym chciała zapytać się, że ten turecki system Bayraktar, o którym tak się wiele mówi, no bo również jest używany, właśnie również przede wszystkim jest używany teraz na Ukrainie, a my to zdaje się też kupiliśmy. Kupiliśmy i to była dobra decyzja, to była absolutnie dobra decyzja. Rozsądna, te dostawy są szybkie. Ta decyzja zapadała w zeszłym roku, czyli że to nie jest decyzja, która została podjęta pod wpływem wojny obecnej. Na Ukrainie, wie pani, moim zdaniem te decyzje podjęto słusznie, czyli chwalę chociażby w czymś obecny rząd, ale te decyzje podjęto słusznie, wyciągając wnioski z wojny między Armenią a Azerbejdżanem. I wyciągnięto prawidłowe wnioski, bo tam praktycznie do paraliżu armii armeńskiej doprowadziły tureckie bezpilotowce, które miały w dyspozycji wojska Azerbejdżanu. I one właściwie zlikwidowały pancerne możliwości zmechanizowane Armenii. Armenia musiała uznać żądania, jakie miał Azerbejdżan. Więc z tego konfliktu wyciągnięto prawidłowe wnioski i bardzo szybko podpisano
umowy z producentem w Turcji i to są ilości moim zdaniem nie małe. Ale na czym ten system polega? Jeszcze proszę wyjaśnić. No ten system polega na tym, że mamy bezpilotowce, one są dosyć duże. One, wie pani, mogą bardzo długo przebywać w przestrzeni powietrznej, po 20 godzin. To jest bardzo ważne, dlatego, że samoloty bojowe, jeżeli dotankowywane nie są, to przebywają w tej przestrzeni krótko. No i to są systemy, które mają różnego typu rakiety i pociski i które potrafią bardzo skutecznie zniszczyć przykładowo czołgi czy transportery opancerzone. Więc tego typu bezpilotowiec może być wysłany, może pełnić swoją misję bardzo długo, podkreślam to z całą mocą, może ją wykonać, czyli że może zniszczyć przykładowo potencjałem, który ma, jeżeli to byłaby salwa celna, to może zniszczyć naraz kilka czołgów i po wykonaniu misji może znowu wrócić do bazy, otrzymać nowy zastrzyk, jeśli chodzi o rakiety i może znowu wracać do tej misji. I u nas te decyzje podjęto akurat słusznie i to powinno być to wzmocnienie istotne dla polskiego wojska. I ostatnie pytanie. To, że Kijów będzie się bronił zaciekle, to wiemy, ale czy to miasto się obroni? Wie pani, zadaje mi pani strasznie trudne pytanie. Wiem. Powiedziałbym, że nie chciałbym mówić o marzeniach naszych, prawda, żeby się obroniło. To miasto się będzie broniło i być może się obroni. Tylko kluczowa sprawa jest taka. Otóż ja nie sądzę, żeby wojska rosyjskie zdecydowały się na jakieś walki wewnątrz miasta. To w ogóle to rachubę nie wchodzi, bo to po prostu spływałoby z tą krwią to miasto i to nie byłaby krew ukraińska. Więc myślę, że raczej Rosjanie będą podejmowali próbę, żeby to miasto okrążyć i przepraszam za takie słowo, i wziąć głowę, prawda? Czyli, że tak odcinając dostawy żywności, dostawy energii, dostawy wody, dostawy leków i tak dalej, i tak dalej. I stąd widać, że koncentruje się aktywność rosyjskich wojsk na próbach okrążenia Kijowa, na takim wzięciu, że tak powiem, w kleszcze okrążenia. Rosjanom na szczęście się to nie udaje. Ukraińcy bronią się bardzo dzielnie i Rosjanie na szczęście mają z tą próbą okrążenia Kijowa bardzo duże kłopoty i oby to tak było. Dziękuję za tę rozmowę. Janusz Zemkar, były wiceszef MON i były europoseł był z nami. Dziękuję raz jeszcze. Kłaniam się. Dziękuję bardzo. Dziękuję.